Cześć wszystkim, w to niedzielne popołudnie. Ja jestem Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i dziś opowiem wam, dlaczego Polska koszykówką stoi. No i jak wrażenia? Podoba się? No bo to jest coś, z czego jestem naprawdę dumny. Już od jakiegoś czasu myślałem na temat, żeby zrobić drobny rebranding tego kanału i chcieliśmy przygotować z Łukaszem Krzywdzińskim, czyli gościem, który zrobił moje poprzednie logo, chcieliśmy przygotować zupełnie nowe logo, żeby troszkę odciąć się od tamtej przeszłości typowo 2K-owej. Poza tym, no jakby to ująć, mamy bardzo absurdalne czasy i nie chciałbym, żeby ktoś nagle się doczepił do mnie o rasizm, bo posługiwałem się logotypem, gdzie był czarnoskóry koszykarz z 2K'a, którym sobie tam kiedyś grałem w grach komputerowych. Za zrobienie jingla do tego intra z kolei dziękuję Wezyrowi, czyli najlepszemu Pure Stretch 4 w NBA 2K19 i całkiem przyzwoitemu producentowi muzycznemu. W każdym razie, w ciągu ostatnich niemal 2 miesięcy byłem w wielu miejscach i były różne eventy związane z koszykówką i w tym materiale chcę wam opowiedzieć, bo wow, no trochę tych wrażeń było, muszę się tym z wami podzielić. Na dzień dobry, ważne info od Draft Campu. Wiecie, że działam z nimi już od dawna i propsuję inicjatywę, dlatego szybkie wieści. Zostało jeszcze kilka ostatnich wolnych miejsc na tegoroczne obozy, więc jeśli do tej pory się wstrzymywaliście z zapisami, to radzę podjąć decyzję jak najszybciej. A jeśli jakimś cudem nie wiecie, o co chodzi, to właśnie na górze po prawej wyskoczyło wam powiadomienie, w którym tłumaczę, o co w ogóle z tym Draft Campem chodzi. Pierwszy betoniak na trasie do Czajkowa oraz Kraszewic. Buzzer Crash the Basket. Mister Buzzer zaprosił mnie na turniej Crash the Basket do Czajkowa oraz do Kraszewic. Impreza odbyła się 16 lutego i miałem tam okazję zagrać w bardzo, nie wiem czy można już powiedzieć historycznym, dla mnie na pewno historyczny był oraz dla całej publiczności z Czajkowa, ale był to taki bardziej pokazowy mecz między drużyną betoniaków, czyli to był jakby Dream Team Mistera Buzzera versus drużyna będąca reprezentantami polskiej amatorskiej ligi koszykówki. Był to bardzo jakby pokazowy mecz i najważniejsze jest to, że wydaje mi się, że zrobiliśmy tam niemały show, to znaczy zrobiliśmy. To znaczy oni zrobili show, nie ja, bo ja tam byłem bardziej w formie, nie wiem, Johna Stocktona z Dream Teamu z 92 roku, czyli bardzo chciałem być tego wszystkiego częścią, ale nie do końca mogłem grać oraz biegać, bo miałem rozwaloną nogę. Możliwość gry u boku takich legend jak Cezary Trybański oraz Maciej Ziliński to naprawdę niezapomniane przeżycie. Chociaż highlighty meczu i tak należą się Piotrkowi Grabowskiemu. Kilka dni później, 20 lutego, pojawimy się na Uniwersytecie Warszawskim, żeby uczestniczyć w takiej rozmowie moderowanej, coś w formie wykładu odnośnie budowania chemii na podstawie drużyn koszykarskich. Było to bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, pierwsze w zasadzie tego typu doświadczenie, w którym jakim kiedykolwiek wziąłem udział. Byłem nieco zestresowany, bo jednak gadanie do publiczności to jest zupełnie inna historia niż gadanie teraz do kamery, no ale kiedyś trzeba było zacząć. Wydaje mi się, że aż tak źle mi tam nie poszło, aż takich głupot nie gadałem. Czekam na kolejne zaproszenia. Dzięki Jakub wielkie, że w ogóle się zgłosiłeś do mnie w tej kwestii. Ostatnie sekundy meczu. 8-5 do 76. Tak się cieszy Ergo Arena. Niecały tydzień później, 26 lutego, pojechałem do Gdańska, dokładniej do Ergo Areny, aby wziąć udział, żeby kibicować Polakom w meczu przeciwko Holandii. I to był w sumie mecz o pietruszkę, bo już było pewne, że Polacy wyszli z grupy, żeby dostać się na Mistrzostwa Świata. Ale z drugiej strony to był historyczny mecz, bo był transmitowany w telewizji publicznej i pomimo tego, że wynik tego meczu jakby nie wpływał na to, co wydarzy się dalej, to wszyscy przyjechaliśmy tam po to, aby świętować ten awans. Wow, jeśli byłeś właśnie tam na tej hali, to byłeś częścią historii. Ja osobiście poczułem się potwornie wyróżniony, ponieważ zaproszenie na ten mecz otrzymałem od Polskiego Związku Koszykówki, więc dla mnie to było akurat takie bardzo miłe, że zostałem zauważony. YouTuber robiący materiały o koszykówce dostał zaproszenie na taki event. Wow, naprawdę bardzo dziękuję, jestem wdzięczny.
Marzec to już oczywiście tour Harlem Globetrotters po Polsce. Najpierw razem z firmą Solus Entertainment, czyli organizatorami całego tego tour w Polsce, zrobiliśmy konkurs na moim Instagramie. I na tym konkursie można było zgarnąć podwójne wejściówki właśnie na te występy. No i tam konkurs konkursem, kto zgarnął, to zgarnął. Gratulacje jeszcze raz. Ja byłem na tym show dwukrotnie. Pierwszy raz w Opolu i to było bardziej takie prywatne wyjście z moją rodziną. A drugi raz byłem w Katowicach razem z naszym kochanym MVB, Most Valuable Bartek. No i oczywiście materiał z tego wyjścia został przygotowany w formie vloga. Możecie sobie go obejrzeć na tym kanale. Tutaj wam wyskakuje informacja. Jeśli chodzi o moją opinię odnośnie Harlemu, też wszystko jest opowiedziane w tym materiale. Ja się po prostu cieszę, że takie rzeczy dzieją się w Polsce i mam nadzieję, że bardzo wiele osób z widowni, którzy przyszli tam w zasadzie na spektakl, na show, na kabaret, cokolwiek, że jednak jakaś tam część z tych osób przekona się do tego, że koszykówka jest fajna. Oczywiście muszę się wam pochwalić, kupiłem sobie piłeczkę Harlem Globetrotters, jak byłem w Opolu, ale tylko taką drobną, to jest chyba czwórka, taka mini. I zgarnąłem też jeszcze podpis Teja Firefly Fishera, czyli gościa, z którym nagrałem pojedynek w Horsa w listopadzie ubiegłego roku. I ten materiał oczywiście też jest na kanale tu. Tak jeszcze odnośnie samego Harlemu oraz eventu z Bazerem. Pozdrowienia dla Marcina z Madshopu, który nie dość, że był z nami w Katowicach właśnie na Harlem Globetrotters, to podczas Crash the Basket podarował mi czapeczkę San Antonio Spurs. Jest to naprawdę świetny prezent, tylko że no nie wiem. Lecimy dalej. 11 marca byłem z kolei w Zielonej Górze na bardzo emocjonującym i może nie aż takim ważnym, ale jednak ważnym meczu z Telmetu NABC Zielona Góra z CSKA Moskwa w ramach Ligi VTB. Tutaj też bardzo dziękuję za zaproszenie, też zrobiliśmy wcześniej konkurs, można było zgarnąć podwójną wejściówkę oraz czapeczkę w tym oto konkursie, wszystko było oczywiście na fanpage'u. Na mecz przyjęliśmy naszą wesołą gromadką o tajemniczym kryptonimie After Paprot, organizatorzy KO Streetball. Mieliśmy także okazję zbić piątki z naszymi znajomymi, między innymi z Markiem, czyli trenerem Nothing But Net. Sam mecz był świetnym widowiskiem, no ale jednak troszkę jednostronnym. CSKA przejechała się po Stelmecie jak walec. Powiem wam, że zobaczyć w akcji na żywo Sergio Rodriguez'a, byłego gracza NBA, a w tym także żyjącą legendę europejskich boisk. Wow! W jednej akcji po prostu przekroczył linię połowy, zobaczył, że obrońca stoi 2 metry od niego, przypalił trójkę z 10 metrów i odwrócił się, zanim ta piłka wpadła oczywiście czyściochem do kosza, jak Stephen Curry. Ale i tak akcja meczu oczywiście należy do Adama Chrycaniuka, który zapakował power dunka nad dwoma obrońcami, wleciał tam jak do siebie. Wiadomo, ten wsad nie był taki super idealny, piłka zatańczyła na obręczy, ale na żywo zrobiło to bardzo, ale to bardzo duże wrażenie. Hala wręcz zapłonęła, wszyscy na stojąco zaczęli wrzeszczeć i klaskać. Wow, więc na takie mecze, żeby poczuć taki klimat, naprawdę warto chodzić. 16 marca z kolei pojawiłem się na Arkan Cup w Trzciance, turnieju streetballowym, którego korzenie sięgają roku, nawet nie pamiętam dokładnie, 2003, 2002, nie wiem, mogę się mylić. Ja w każdym razie pierwszy raz byłem na Arkanie w styczniu 2005 roku. Miałem wtedy 16 lat i no to jest dla mnie hit, że ten turniej cały czas, pomimo tych lat, pomimo tych wszystkich finalnych edycji, wciąż się odbywa. Na turniej przyjechałem z myślą, że przygotuję pewnego śmiesznego, fajnego vloga i oczywiście ten vlog jeszcze jest w produkcji, ale muszę wam powiedzieć, że przed pojechaniem właśnie na Arkan kupiłem sobie Joby Gorilla Pod 1K. I jeśli filmujecie i potrzebujecie czegoś lekkiego i poręcznego, ale wielozadaniowego, to jest chyba najlepsza zabawka do filmowania tego typu, jaką kiedykolwiek używałem. No to jest piękne. No i Arkan, jak to Arkan? Kolejna możliwość spotkania się z tyloma znajomymi, z wieloma cudownymi ludźmi, którzy żyją koszykówką oraz żyją oczywiście after party po koszykówce. W każdym razie było bardzo miło, więcej na ten temat powiem we vlogu, który pojawi się na kanale za jakiś czas. Aha, i w ogóle, drogi Szaku, bardzo ci dziękuję za taki sentymentalny prezent. Nie wiem, czy ktokolwiek z was wie, co to jest. Jeśli ktoś wie, to piszcie w komentarzach. Tak.
Mam dla was jeszcze malutkie newsy oraz chciałem się też pochwalić. Dostałem paczkę m.in. od Balling Nation, firmy odzieżowej, koszykarskiej firmy odzieżowej polskiej. Dostałem od nich koszuleczki, dostałem od nich bluzę i t-shirt z piłką przechodzącą w płytę winylową, gdzie jest napisane, czym jest koszykówka bez hip-hopu, jest dla mnie hitem. Oprócz tego powiem wam, że zawsze chciałem być prawdziwą, grywalną postacią w trybie My Team w NBA 2K i powiedzmy, że w końcu to jakby nastąpiło, ponieważ House of Your Cards wysłali mi personalizowany nadruk. Moje zdjęcie z czasów, kiedy jeszcze byłem w formie i nie byłem połamany, wrzucił w szablon karty My Team z 2K, wydrukował mi to na listwie PCV. No i mam właśnie takie cudeńko, nie mam pojęcia jeszcze gdzie to powieszę, bo trochę słabo zawiesić sam siebie na ścianie, no ale w formie prezentu na pewno jest to fajna rzecz. Kolejny szybki news, wydawnictwo SQN szykuje się do wydania kolejnej biografii, tym razem będzie to biografia Raya Allena, także tutaj też będę patronował tej książce, też będzie konkurs, też będziecie mieli szansę, żeby zgarnąć pozycję dla siebie. No i na sam koniec, z faktu, że Penga Boys to jest hymn naszych wszystkich streamów, Dwa Sławy wydali nowy singiel i w tym singlu również są odniesienia do koszykówki, a dokładniej to do NBA. Jeśli dotrwałeś, drogi widzu, do tego momentu, to bardzo Ci dziękuję, jesteś bardzo wytrwałym człowiekiem. To był taki bardziej prywatny materiał, mój vlog, żeby przedstawić Wam, co się u mnie wydarzyło. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, gdzie się pojawiam, co robię związanego z koszykówką lub też nie, to oczywiście obserwujcie mnie na Instagramie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za tak pozytywny odbiór mojego filmu o historii Derricka Rose'a. Kolejne filmy, wiadomo, niebawem. Miłej niedzieli. Nie będę już tego drugi raz nagrywać. Miłej niedzieli, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.